pakiety są do wykorzystania tylko w telefonie, czy też na żądanie? Można ten tak użyć w modelu. Czy te pozostałe opcje dodatkowe pakiety będzie można wykorzystywać w starszych planach? To są w tych cenach są to opcje, które są przypisane do tych obecnie prezentowanych planów taryfowych. Czy pakiety przechodzą na kolejne miesiące? Tak, przechodzi pakiety minut przechodzą na kolejne miesiące. SMS-y, dane? Nie. Jeśli chodzi o te wyróżniki ofert, to one są właściwe dla danego miesiąca. Ile miesięcy rozmowy? Przechodzą na jeden kolejny miesiąc. Wiadomo, jak się te oferty sprzedają na innych rynkach, gdzie jest obecna ofert? Sprzedają się bardzo dobrze. Albo od kiedy są dostępne tak naprawdę, nie mają klientów w sumie od tego czasu? Ja myślę, że tutaj no nie będę komunikował informacji właściwych dla spółek grupy. Niektóre z tych informacji nie są komunikowane publicznie, natomiast mogę powiedzieć tak, Wielka Brytania już 2 lata temu wprowadziła taką segmentową ofertę i zaobserwowała wzrost sprzedaży i udziału w rynku. Podobnie zdarzyło się we Francji, również w Rumunii, w której zostały wprowadzone oferty segmentowe, też były sukcesem. Tak, to są te oferty origami, czy... Różne były nazwy i symboliki używane na różnych rynkach. We Francji były to origami z tych kawałków papieru, nie były bynajmniej zwierzęta układane. W przypadku zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Rumunii były to również symbole zwierząt, ale co ciekawe, niektóre z nich były innymi symbolami niż te, które my wprowadzamy. Tak jak powiedziałem, myśmy testowali różne wersje różnych symboli, a w ramach symboli zwierząt również były to różne zwierzęta. Czy to będzie taka, nie wiem, na głównych zestawach ofert, które ma pomóc wyjść na lidera rynku w przyszłym roku, czy będą to jakieś modyfikacje i inne oferty, które abonamentowe i są? To jest wprowadzenie nowego podejścia do tworzenia oferty pod potrzeby klienta. I to podejście będzie na pewno podejściem kontynuowanym przez jakiś czas. Powiem w ten sposób. Na innych rynkach, na których to zostało wprowadzone i też już jakiś czas funkcjonuje, oczywiście ewoluują same konstrukcje ofert, natomiast one wszystkie zawierają się nadal w takim podejściu segmentacyjnym. Jaki zakładacie, że nowe taryfy, jak jest na tych rynkach, w których Orange jest prowadził, będzie miała na albo? To jest pytanie, na które chętnie odpowiedziałbym jutro. Z jednego prostego powodu. Jutro jest komunikacja naszych wyników finansowych. Odpowiedź na to pytanie mogła być zaliczona do spekulacji co do przyszłości wyników, co do wyników w przyszłości, więc ja muszę się od tego uchylić. Do Francji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, jakie były doświadczenia? Wiemy, jakie były doświadczenia, natomiast znowu, jakby nie chciałbym, żeby przytaczanie przykładów stamtąd stanowiło jakiś punkt, to sugerowały tak projekcję z tego, jak to może wyglądać. Od pewnego czasu Play jest jakimś takim benchmarkiem na rynku i
to do niego, do ofert Kleja są wnoszone kolejne oferty słynnej Wielkiej Trójki. Chciałem zapytać, jak wy się pozycjonujecie względem tej oferty Kleja i co uważacie, że jest lepsze niż Kleju, co mogłoby zachęcić klientów do skorzystania z tego? Dobrze. Jakby czy klient jest benchmarkiem, czy nie benchmarkiem, to jest odrębna kwestia. To jest ciągle dosyć niszowym graczem i ja myślę, że może stanowić benchmark w pewnych niszowych ofertach. Natomiast jeżeli jest pytanie o to, jakie są różnice w naszym podejściu, a podejściu Kleja, to one wynikają przede wszystkim z tego, że my jesteśmy operatorem no jednak znacznie większym, a znacznie więcej jest klientów w Orange. Mamy bazę, która jest bazą też znacznie bardziej, brzydko mówiąc, starszą, tak? Jest dłużej znany, w związku z tym ma swoje przyzwyczajenia i swoje preferencje. Jakby odnosząc się do jednego parametru, który tutaj może być takim pokazującym te różnice w podejściu. Tak jak powiedziałem, dla klientów, którzy płacą niski abonament, dwucyfrowy jest udział w połączeniu do jednego wybranego numeru i tak się składa, że najczęściej jest ten numer w sieci Orange. W naszym przypadku to jest w tym momencie dla tego klienta, no można powiedzieć, z jego perspektywy te połączenia stają się darmowe. Tak, jest ich 1200 minut miesięcznie, to jest, można powiedzieć, to podejście darmowe. Klej z racji swojej skali w tej chwili, no powiedzmy tam, ile tej może mieć udziału? 5-6%. Okej, jakby mówimy o tej skali, tak? W ramach tej skali klej rzeczywiście daje ten standard mowy, który powoduje, że w ramach tej skali udziału w rynku, no rzeczywiście rozmowy klienta tam mogą być darmowe. Tylko to nie jest skala, która jest porównywalna ze skalą jednego bądź kilku wybranych numerów w ramach sieci Orange i sieci stacjonarnej. Czy jeszcze jakieś są pytania? Mam pytanie, czy też dobre oferty ewentualnie mogą dotyczyć połączeń z innymi sieciami. To jest jakiś problem, żeby wprowadzić, to też jeden taki plan. Nie ma takiej daty. Myślę, że żaden z operatorów nie myśli poważnie w jakimś horyzoncie czasowym, o którym warto tutaj wspominać nad wprowadzeniem tego typu oferty z prostego powodu kosztowego. I o ile na niektórych rynkach to się w mniejszym czy większym stopniu wydarza, to jednak są to rynki, gdzie ta baza kosztowa za zakończanie połączeń w innych sieciach jest inna.